Może o tym za chwilę, bo mamy wejść od Witeczka. No teraz Kitsune, to będzie First Blood na konto First Cavalerii. Poszedł ten flash, w zasadzie poszły dwa flashe, poszedł Ignite. Obaj gracze środkowej alei tego flasha nie posiadają, Ignite ze strony Voktera. Bardzo dobre wejście, Witeczek. Jednakże Witeczek chyba nie zdecyduje się na podejście tutaj. Musiałby tutaj być zasięg na Coco, na jakieś potencjalne wejście. Okej, w tym momencie trafiony Coco Fezrala, również koło od Luxi. To powinno być darmowe zabójstwo zagwarantowane dla Wanderers. Zgarnie je czymś. Botlane, wiadomo, nie ma go, chociaż teraz widzimy, świetnie Witeczek podrzuca Ryza, przez co Kitsune oddaje drugie zabójstwo, 0-2 już na jego koncie, 2-0 na koncie Witeczka, 0-0-2 u Voktera. Także, no na razie do tego nie dojdzie, tak, no. Ale zobacz, okay, jest wejście. Kolejne wejście, Vokter teraz sam na razie w tego Ryza wchodzi, Rek'Sai nie zdąży dobiec, będzie zabójstwo, Vokter solo kill na Kitsune. Oj, Kitsune. Kitsune z tą ucieczką ma problemy, spotkanie junglerów teraz przy tych raptorach, no i duże, bardzo duże problemy hardstacka, nie uda mu się uciec, zabójstwo dla Witeczka, Witeczek 3-0, no i jak na razie First Cavalry pokazuje swoją potęgę, pokazuje to, że wcale tutaj nie zamierza Wanderers oddawać salami. Jak to się zakończy, ultimate od Kowala jeszcze, oj świetny tam ultimate od Ryza przy Heraldzie. No powiem szczerze, bardzo dobrze to wyszło dla Wanderers. Wzięty Herald. O, jeszcze tutaj typiczny, próbuje coś ugrać. Prawdopodobnie upadnie, tak jest Vokter. Jest ta śmierć, tylko czy Witeczkowi uda się uciec? Tak, jest rzucony tunel. Jest tak. Jeszcze Lis używa do skoku. Ale ja nie wiem, czy nie poszło troszeczkę za daleko. Mnóstwo obrażeń ze strony Witeczka i to jest zagwarantowane zabójstwo. Kitsune próbuje tam jeszcze kilka run magicznych rzucić. Są zawodnicy First Cavalerii, gdzieś tam czegoś w pobliżu szukają. Tego Blue będzie wejście. Nie, rutowana Rek'Sai, użyty ultimate, jest shutdown, hardstack, zgarnie to złoto, no ale właśnie, cała reszta musi się wycofać, bez sensu, takie agresywne zagrania. Fisk nakłada Wanderers na branie tych smoków, już 3 w tym momencie w 16 minucie, także to jest bardzo dobry wynik, jednakże na górnej alei w tym momencie mamy wymianę, którą definitywnie wygrywa Kerwin. Yorick robi obrażenia, jednakże Darius potrafi się wyleczyć, proknięty jest Conqueror i może się obrócić i tankuje przeciwnika. Typiczny z solowym zabójstwem. Świetne zabójstwo typicznego. On oj, ale idzie tam Witeczek. Konale wie, jak wykorzystać potencjał Dariusa. Właśnie jest Witeczek. Czy uda mu się... Zabrał tego golema. Jest flash zagrany. Dobrze teraz Witeczek zagrywa to wejście. Zgarnia zabójstwo na Dariusie. I Witeczku. Pojawi się też tam Kitsune, który chciałby jakoś odwrócić tę sytuację, no ale właśnie. Brakło obrażeń Hail of Blades. Aż tyle nie było w stanie zrobić. Dopiero teraz został swój ultimate. Także wydaje mi się, że z tym ultimatem byłby w stanie zabić, ale jest tutaj Vokter na drugą rundę. Będzie gonić, flashuje jeszcze nad przeciwnikiem, jedno E to wszystko, czego potrzebuje, albo autoatak po prostu. Szkogon, ale trafiony w klona, genialnie zagrywa to Wukong. I Wogświnka będzie próbować uciec, ale nie jest w stanie tutaj uciec. Hardstack z zabójstwem dla Wanderers. Ale widzieliśmy taki troszeczkę jeden za jeden, bo... Tak. To tak w zasadzie po kolei było umierane, że tak to nazwę. Zobacz jeszcze na dolnej, ale i tam naprawdę dzieje się bardzo dużo. Zrutowany ten Ezreal. Czy uda się go wykończyć? Tak jest. Kitsune fanboy, czyli typiczny wyłapuje Ezreala. Jest zabójstwo, będzie wzięta wieża i czy będzie próba inicjacji dalej, żeby tam Witeczka i Kowala wyłapać? Nie, jest cofnięcie na górze. Yorick robi to, co do niego należy, czyli puszuje górną aleję. Kitsune będzie wyłapany, czy uda się kogoś... Ktoś tutaj kogoś zabije za chwilę. Kitsune zdobywa zabójstwo. Kerwin pada po raz drugi w tej grze. I robić tą postacią w tym spotkaniu, to po prostu szapoba dla niego. Widać, że przećwiczył tę postać bardzo dobrze i zna mniej więcej jej maksy, ale tymczasem zobaczcie na to, Wogiślinka musi odpalić swój ultimate, będzie goniony, pojawia się tam Witeczek, sytuacja 2-2, jeżeli wyjdzie tam Eliska, będzie musiała, ponieważ typicznie jest w tarapatach, zagrany ultimate od Rek'Sai i Witeczek, duże obrażenia, ale nie wiem, czy nie przesadził troszeczkę, zgarnie zabójstwo hardstack i osamotniony w tym momencie Wukong wycofa się ostatecznie 1-0. Kerwin już się musiał wycofywać, to nie jest dobre. Tymczasem Vokter wchodzi bardzo głęboko, jednakże złapany przez Dariusa i to może być potencjalny dunk. I jest dunk, ale będzie to strajdowane 1-1 w tej sytuacji dzięki wieży. Wejścia, ale wcale nie były one jakieś nie wiadomo jak niesamowite. Jeszcze Witeczek wyłapany przez zawodników Wanderers. Ogromny błąd junglera. I co ciekawe, nie będzie to trzeci Mountain jak to zwykle w Grimorze bywa. Zresztą Mountain Drake'a na razie żadnego nie zobaczyliśmy, pojedynek na Donnelly i tam Kitsune kontra Kerwin.
ogromne obrażenia. Ojej, od Kitsune. Gigantyczne, musiał flashować Kerwen, ale i tak upadnie. Niewidzialny autoatak miniona dobija go. Po prostu nie wyszło, ale zobacz, jest tam Witeczek, który może próbować typicznego wyłapać. Nietrafiony kół od typicznego to będzie bardzo duże, w tym trade'zie może zabraknąć właśnie tych kilku punktów do heala. Oj, leczy się jeszcze, tankuje przeciwnika, piąty stack nabity. Witeczek zestrzelony tutaj przez typicznego i zestrzelona jest również wieża inhibitorowa, jak i sam inhibitor. To może oj, być koniec gry. Obrażenia od Kitsune. To może być nawet koniec gry, dwie osoby po stronie pierwszej kawalerii nie żyją. Wonder raz ma gigantycznego wave'a, ale nie będą ryzykować, wycofają się na razie. Nawet pingi są pokazywane, więc wydaje mi się, że tak, ten zaraz Mystic Shot raczej poleci po prostu, albo Ultimate nawet, czemu nie? Żeby sprawdzić, czy przeciwnicy nie robią akurat na Shora. I widzimy tutaj jedną ważną rzecz, mianowicie typiczny nie posiada teleporta, nie dysponuje tym summonerem, w ogóle go nie ma w tej grze, ponieważ Dariusa gramy generalnie z Ghostem, ale okej, okay, wchodzi teraz w wymianę, trzeci, czwarty stack nałożony, potencjalne zabójstwo na konto typicznego w tej sytuacji. Czy Yorick będzie w stanie się obrócić? Nie, nie będzie. Typiczny z drugim solowym zabójstwem na Kerwenie 0-4-0. To nie jest jego mecz, ale wyłapany, Witeczek jest złapany. Wokter, dobra inicjacja, ale on też umrze. Katastrofa dla pierwszej kawalerii. Wonderas to tylko wykorzystuje. Zgarną tutaj raczej na Shora. Darius cały czas na dolnej alei. Dokładnie Sigir tak. Sigir ma dużo lepszy wave clear niż przeciwny AD Carry. Ryze kompletnie demoluje w tym momencie Wukonga. A to, że Darius wygrywa z Yorickiem, to już widzieliśmy niejednokrotnie, moi drodzy. I w tym momencie Wonderas, naciskając na wszystkich trzech liniach, będą w stanie prawdopodobnie w najbliższym czasie zgarnąć trzy inhibitory. To jakaś specjalna próba wejścia na Kitsune, jednakże ten już bardzo nafarmiony, bardzo nafidowany. W tym samym momencie Darius pojedynkuje się z Yorickiem i typiczny szuka kolejnego zabójstwa do kolekcji. Ma on 5 staków na sobie, także radziłbym do niego raczej nie podchodzić. I kompletnie demoluje w tym momencie przeciwnego Ezreala. Również u mamy triple kill na konto przeciwnego top lanera. Typiczny zniszczył całkowicie pierwszą kawalerię. Niszczy w tym momencie pierwszą wieżę, drugą wieżę. I jeszcze Nexus, jeszcze party portal do bazy przeciwników. Jeszcze kilka zabójstw zdobyć zawodnicy. Wonderas zgarniają Ace'a, zgarną Nexus i zgarniają zwycięstwo nad pierwszą kawalerią. Świetne spotkanie w wykonaniu Wonderas. Naprawdę, naprawdę jestem dumny z tej drużyny.